poniedziałkowe popołudnie uwagę policjantów zwrócił nerwowy młody mężczyzna siedzący w aucie zaparkowanym przy jednej z dróg w Poddubówku. 25-latek nie tylko nerwowo się rozglądał, ale też sprawiał wrażenie, jakby chciał coś ukryć. Zaintrygowani mundurowi postanowili przyjrzeć się bliżej zarówno mężczyźnie, jak i jego samochodowi. Okazało się, że w niewinnie wyglądającym etui na okulary ukryte było niewielkie zawiniątko, a w nim amfetamina. Na tym jednak nie koniec. W niewielkiej saszetce młody mężczyzna miał schowaną marihuanę. Znaleziska te skłoniły policjantów do odwiedzin w domu 25-latka. Jankesz, pies specjalizujący się w wyszukiwaniu narkotyków, znalazł w nim kolejne zapasy marihuany. Jak poinformowała nas policja, mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających. Czeka go proces. Sąd może wymierzyć mu karę sięgającą nawet 3 lat pozbawienia wolności.